No to zaczynamy oficjalne powitanko, także witamy Was ponownie z wujkiem na kanale Artur GT w kolejnym odcinku, kolejne wykopki, kolejne poszukiwania, kolejne wyjście z wykrywaczem metalu. Co dzisiaj? Dzisiaj wracamy na miejscówkę z ostatniego odcinka. Ostatnio było wujek fajnie tutaj, nie? Ciekawe stare monety, jedna niespodzianka, totalnie zajechana moneta wykopana. Przeze mnie wróciłem do domu, doczyściłem i hop, i wlatuje piękna monetka. Kto jeszcze nie oglądał oczywiście ostatniego odcinka, zapraszam na ostatni odcinek, bo naprawdę fajne rzeczy powychodziły mi i wujkowi. Dlatego myślę, że warto wrócić tutaj na to miejsce. Jeszcze raz przejść to oczywiście, jak już nic tu nie będzie, zaraz będziemy zmieniać miejscówkę, mamy tyle tego terenu, że nie ma czasu, żeby to przejść. Może w niedzielę jeszcze wujek, plaża już zaczyna odpadać pomału, także na niedzielę, godzinach popołudniowych. Najprawdopodobniej jeszcze zaatakujemy jakąś miejscówkę. No dobra, tyle. Nowych widzów oczywiście cały czas zachęcam do tej subskrypcji, do naciśnięcia tego dzwoneczka, żeby być na bieżąco. I co? Widzimy się w kolejnej relacji z tego wypadu. Miłego oglądanka. To zaczynamy. Jak już nasterowane masz? Buczy? Buczy, nie? Przez te kable. No ale tam kawałek się przejdzie już. Jest spokój. No dobra, ruszamy. Jak ja to mówię, wujek, od czegoś trzeba zacząć, nie? Zaczynamy, pytam i ja zaczynam od plomby. Wujek, nie wiem, czy masz coś, trafiłeś już? Jeszcze nie chyba, co? Co? Podwójny taki ten guzik. Jaki podwójny? Pokaż ty no to. Guzik podwójny, nie wiem. Mankietowy taki może. No dobra, ja mam plombę oczywiście. Zabieram, idziemy do wujka zobaczyć. Wujek coś ma i nie mówi, że się niczym nie chwali. Pokaż. Pokaż. No to nie taki pospolity, to jest guzik mankietowy. No. I on coś tu jeszcze ma u góry. Weź go wyczyść lepiej. Tu są jakieś sygnatury na nim. Jo. Albo jakieś zdobienia, nie wiem dokładnie. Pokaż. Nie, myślałem, no to mankietówka jest. No nie taki no name do końca wujek. No dobra. Każdy od czegoś zaczął. Tak. Kolejne znalezisko. Kolejny sygnał. Co my tu mamy? Medalik albo jeszcze co innego. O kurde, wuja. Coś fajnego trafiłem. Coś fajnego, ale nie będę tego tar paluchami, bo szkoda by był. Wuja na zwiat. Nie no, fajny, naprawdę ładny, zobacz, patrz. Jeszcze taki zdobiony. Ty i tak nic nie widzisz, także wuja. Kreski są. Kreski, no jest jakaś postać tutaj. Może być jakiś myśliwy. Jest to generalnie kluczyk od zegarka kieszonkowego, ale jest taki zdobiony. Co pierwszy raz się z takim spotyka. No wykopałem tych kluczyków sporo, ale jeszcze takiego nie. O, tu masz chyba, co to tu jest? Chyba sarna jakaś, albo jeleń, albo coś. Na jednej stronie, a na drugiej jest myśliwy. Także naprawdę fajne znalezisko. Fajnie się ten wypad zaczyna. Tu jest ptasia obrączka, ale taka no, z teraźniejszych czasów, nic starego. Taka współczesna, DV, nie wiem co to jest DV, czy DV, Denemark, normalnie zawsze są znakowane, tutaj są skróty od państw, nie wiem. Nie mam bladego pojęcia, nigdy się nie wtajemniczałem w te ptasie obrączki. Podeszliśmy tutaj pod drugą stronę, zadzwoniło, jest moneta. Ciekawe co to za jedna, stan widzę już będzie agonalny, ale nie, buja. Ale mam strzał. Ale mam strzał. Piękna moneta. No, stara. Jestem już pewien, że ty ją kiedyś trafiłeś. Dobra, słuchajcie. Delikatnie czyścimy. Bo mi się wydaje, że to będzie mega trafienie. No i po obczyszczeniu tej monetki. Jeden Fen Scheidemunce 1788 rok. Ale tym razem chyba zaskoczenia nie będzie, to nie będzie srebro. Tak mi się bynajmniej wydaje, skawał takiej monety, ale taka zielona patyna się tutaj przebija, także tym razem chyba nie będzie to żadne srebro, ale oczywiście warto to sprawdzić, te wszystkie monety sprawdzać. Jak się nie wie co tam, to zaraz internety i sprawdzamy. Kolejne znalezisko z serii guzików zwanych przeze mnie no name'ami, czyli klasyka gatunku. Uszko ma jakiś cywilny, najprawdopodobniej starszy, cesarstwo Prusy, coś w tym stylu. Jak tam wuja? Jak u ciebie?
Kiepsko? O, ja mam kolejną krągłość. Tu się odbiła elegancko. A, czata tu. Ach. Ja już myślałem, że krągłość, wujek. Ale plomba. Plomba. Czyli kolejna plomba. Myślałem, że monetka kolejna, ale tym razem plomba. Dobra, nie rozwodzę się nad tym. No bo nie za bardzo jest już nad czym. Jedną plombę widzieliście, drugiej niekoniecznie musicie. Mówię do wuja srebro. Wuja się śmieje. Kurde, oledował sygnał, wam powiem. Ale nie, to żadne srebro nie jest. Nic starego generalnie. Bardziej współczesne. Nabite, napchane czymś zapewne. No ale takie zdobienia fajne ma. Mogło być srebro, to by naprawdę dzień był konkretnie zrobiony. Polida Silesii. No dobra, sztuciec nie sztuciec. Czy sztuciec to nóż był. Do smarowania chleba najprawdopodobniej. Oczywiście zabieramy, tylko włożymy go tak tutaj, żeby się nie skaleczyć. Ja myślę, wuja, że my tu zostaniemy dzisiaj, wiesz? Przepędzlujemy porządnie to miejscówkę, bo ja mówię, że też coś ma. Idziemy na kontrolę do wujka. Na kontrolę znalezisk. O kurde. Ale piękne znaleziska, ty. To jest kramelka. Ta pinka to chyba, nie? No, ta kramelka może być troszkę starsza, ci powiem. Który wiek, wujek, są takie katalogi kramelek. Wiesz, coś tam gdzieś tam w internecie musisz znaleźć. Możesz zobaczyć, przypasować może. O, to jest też fajne. To jest zapięcie od książki. To jest zapięcie od książki. Bardzo fajne znalezisko. O, bardzo ładne. Co tam jeszcze masz? W ogóle fajne, że takie stare tu wychodzą, nie? Fajnie, guzik przed chwilą. Pokaż. O kurde. Ty, nie jest to srebro? Nie. Ale stary widać, że jest ten guzik. Taki wzór, nie? No, taki wzór. Ty, no kurde, nie jest to srebro z przodu? Nie wiem, tak wygląda też. Tak, no tak prześwituje, jakby to srebro było, ci powiem. No to jest zagadka, ale fajnie ten guzik wygląda. To może być, że to jest srebro. Bo widać to ucho takie ten. No nie wiem. Trzeba doczyścić to, wujek, lepiej. Pokaż, co tam jeszcze masz. Została tutaj od pługu albo czegoś. Jo, ale wiesz co, to jest moneta stara. Mm. To jest stara monetka, wujek. Wiesz, fajne miejsce, bo tu stare monety wychodzą. Słuchajcie, dajcie mi to doczyścić, tą monetę. To będą chyba, co to będzie? 5 feningów jakichś tutaj regionalnych. Pokaż to jeszcze tu. To chyba jest też jakiś fening, nie? Jo. Dla ciebie to trzeba kontrolę robić i to na flot. Jeden heller. 1815 rok, wujek. 1800, nie, przepraszam, 19. Jeden heller. Są też hellery, wychodziły u nas też, nie? Kurde, ładna monetka. No mówię, te stany tych monet są takie opłakane, nie? Ale to i tak jest fajna moneta, ci powiem, bo czytelna ta strona bynajmniej. No elegancko, wujek, kurde, taki cichutko, dzisiaj cichutko. Cicha myszka i on tutaj kosi te fanciki. No trzymaj to. No ale tą monetkę czyszczę, bo ta strona jest taka ciekawa. No. Więcej tego się tutaj doczyścić nie da. Jest trafiona ta moneta. No ta strona, żeby to było wyprostowane w miarę, to może byśmy doszli, co to za jedna, ale na pewno jakaś starsza. No dobra, wujek, zabieraj. Sztrucel, nie sztrucel, kurde. Ja mam też jedną fajną monetkę, także miejsce warte przejścia dzisiaj porządnie, moim zdaniem. Wujek, chmury idą, będzie padać. Wujek, znowu dzisiaj od 15. To będzie padać, to będzie padać. No dobra. Przerwa na małego jednego, no bo musi być. Świeże powietrze. Świeże powietrze, dmuchnięte, wiadomo. Ale myślę, że ta miejscówka jeszcze nas czym zaskoczy. Nie jestem oczywiście pewny tego na 100%. No ale drugi wypad naprawdę, te monetki są naprawdę fajne. I myślę, że jeszcze nas coś tutaj dobrego spotka, wujek. A ty jak myślisz? No ba. Będzie? No tak. Też będzie. Także przerwa na małego i jedziemy dalej. Wuja szaleje, na całego. Jakaś fajna, nie wiesz? A, nic nie widzisz zapewne, co? W tamtym tygodniu znalazłem tylko ten środek, on jest taka mała, wiesz, ale takie kółko. Co to, co ty mówisz, że co? Pokaż to. Co to jest? O kurde. O, ale żeś przyfandzolił. Co za miejsce, co? Stara monetka. Stara monetka, ale jaki stan, ej. Pięknie zachowana. Pięknie. Na ostatnim odcinku znalazłeś taką samą, tylko w gorszym stanie, bo ja tutaj nasną. No, kurde. Tam został, no dobra, czyścimy. No to mamy kolejną piękną monetę. Piękna monetka, jaka zielona patyna jeszcze zachowana. Rzadko kiedy się zdarzy, żeby te monety
takie patynki miał. Jest to jeden Fenning tutaj, nasz regionalny. Ale stan, powiem wam, naprawdę kozacki. O, ale stan. Piękna ta monetka jest, wujek. Coś pięknego ci powiem. Zabieraj. Gdzie twój dzień normalnie. Jak na razie bynajmniej, nie? Ale wujek Murino, będzie padać. O. A co ja mam wykopane? A ja mam co? Chyba guzik. O, wujek. Gaciowiec pospolity. Ale emocje były, zawsze są. Hop do torby. I ptasia obrączka numer 2 z takiego większego ptaka jakiegoś ozdobnego. Numer seryjny 6065. Zabieramy oczywiście, bo to kolejne znalezisko. Takie pola to ja lubię. Kolejna krągłość i wygląda, że to kolejna starsza monetka. Oczywiście jeszcze pewny do końca nie jestem. Wygląda fajnie. A czy będzie fajna? Patrzymy. Kolejna moneta. Moneta jest to na pewno. Taka starsza mi się wydaje. Taka starsza. Wygląda fajnie. Trochę już taka jakby... O kurde! Koniec starcia paluchami. Trzeba ją delikatnie wyczyścić. No i mamy kolejną starszą monetkę. No wiadomo, no stany tych monet są agonalne, ale wam powiem, pole nam się trafiło naprawdę konkretne, bo sypie pięknymi, starymi monetami. No jedne są lepsze, jedne są gorsze. Tu mamy monetkę z koniczyną. Trzy fenole, jakieś starsze. XVI, XVII wiek, XVII wiek chyba, tak na moje oko, zobacz. Będziesz ty widział? Wujek w ogóle co przychodzi zobaczyć, ty tak nic nie widzisz. O, widzę. Widzisz? I trójkę, no. No, koniczynka. Aha. I trójeczka, nie? Mhm. Fajna monetka. No taka stan, no wiadomo, nie? No ale to się nawet to czyszczenie nie nadają te monety, no bo można więcej krzywdy. Czy są dwa feningi, czy to są trzy? Chyba dwa. Trzy kreski? Aha, no tak jak mówi, trzy. To niech zostaną trzy. Ja tam widzę dwie, no ale trzy. No. Już sobie jedną odjęłem. No dobra, słuchajcie, kolejna fajna stara monetka. Oczywiście postaram wam się, jak znajdę te monety, a raczej znajdę, postaram wam się wrzucić te monety w takich stanach naprawdę, jak jest gdzieś tam w internetowych, w odmętach internetu znajdę, to wam powrzucam tutaj z boku, będziecie widzieć te monety, jak wyglądają w pięknych stanach. No dobra, słuchajcie, kolejna stara monetka i elegancko. Jak tam, wuja? Ja mam kolejną krągłość. Ci powiem, policho nam się trafiło. Naprawdę kozak. Kozak policho, kolejna monetka. Kolejna monetka wlatuje. Ciekawe, co to będzie. Ciekawe, co to będzie. Czy coś starszego? Tak, jest coś starszego, także koniec starcia. Dzisiaj nie ma tarcia wuja paluchami, bo są stare monety. Wiadomo, starych monet trzeba z szacunkiem podchodzić, bo można więcej szkód narobić niż to warte. Dobra, czyścimy delikatnie szczoteczką, tym takim włoskiem z tego piachu i zobaczymy, co nam tu się uwidoczni. No to mamy delikatnie go tak trochę z tego piachu, tylko jeden Fenning Scheidemunds 1782. Oczywiście zdjęcie lepsze wam tej monety wrzucę i jeszcze taką wrzucę wam w lepszym stanie. Ta druga strona też jest w miarę fajnie zachowana. No wiadomo, nie wymagajmy cudów. Tyle lat to w ziemi leży. No te monety mają prawo się zniszczyć, ale mówię, niektóre wujek trafił naprawdę monetę w pięknym stanie. No ta jest taka czytelna, także wystarczy. Ona dosnie, to ona też oczywiście będzie lepiej wyglądać. No fajnie, kolejna moneta zaliczona, starsza. Wuja. Wuja, moneta? Moneta, kurde, stara na pewno, bo jaka nie, cesarstwo, nie, ty Weimara to w zeszłym odcinku miałeś, nie? Ja. Patrz to, co ty tam masz. No zaklejona, ale panie, czytelna moneta to będzie. Taka gruba dosyć, także. Czyścimy! Kolejna monetka, kolejna jedynka. Jeden Fenning Scheidemunds. To co ja przed chwilą wykopałem, tylko ta jest bardziej zalepiona, ona jest dosyć gruba, także ta patyna się na mnie pewnie lepiej utrzyma, wujek. W domu delikatnie dopieścić i ładnie. I ładnie co? I ładnie mi zdjęcie wysłać, żeby mógł widzom wkleić i pokazać te nasze piękne monety, które kopiemy. Się rozkręcił. Kolejna. Też pewnie nic nie widać. Pokaż. O, stara monetka. Stara moneta, wujek. Fenolek. Już widzę fenolek, bo... Ale co to jest za fenolek?
zalepiona, także czyścimy. A, bo ja już myślał srebro. Nie, srebro nie. Ale to nie zmienia tematu, że kolejna fajna moneta. Einen Taler. Taler, ja. Któraś część talara. Najprawdopodobniej będzie to jedynka fenolek. No. A, to będzie jedynka, ta jedynka tu się. Ty ładnie te monetki doczyścisz, ładnie mi wszystkie piękne zdjęcia powysyłasz, nie wujek? Uh-huh. Czyli kolejna fajna moneta. Tu poniżej prus nic nie schodzi, nie? No. No i fajnie, elegancko. Gratuluję wujek kolejnej monety. No się kurde zapełnia tymi starymi monetkami. Zadowolony dzisiaj, co? Takie wypary to ty lubisz. Tak. Co wujaszku, czas na podsumowanie. No jest tego naprawdę niemało, tych starych monet natrzaskane. Aż miło, wuj, jeszcze śmieci. Weź moje od razu też, od razu. Nie, nie, nie. Moje śmiecioki, jeszcze śmieci twoje trzeba też a puncu przejrzeć, bo ty to też czasami nie... Tu są kolczyki, faraona. Faraona, kolczyki. No dobra, słuchajcie, przechodzimy do podsumowania, zrobimy takie wspólne podsumowanie. Bo tu jest naprawdę grubo. No grubo, słuchajcie, no stare monety, to są akurat moje. Ten kluczyk jest fajny. Od zegarka kieszonkowego. Pierwszy fancik na wejście, taki nietypowy, bo z jakimś tu myśliwym najprawdopodobniej, albo jeszcze co innego tu jest. No piękne jest to. No i te moje stare monetki. Jeden Fenning Scheide Munze 1788, trzy fenole, takie starsze, ciężko wyczuć, taki XVII wiek. Jeden Fenning Scheide Munze kolejny 1784. No i wujka, tutaj wujek też ma nawalone. Tych ptasich obrączek to ja też mam tutaj sporo. Trochę takich guzików, plomby, wiadomo, no ale tutaj ta klamerka też jest dosyć fajna, wujkowa. To jest zapięcie od książki. Stary, jakieś księgi. No i tutaj wujek, te jego monety. No stany tych monet są opłakane, naprawdę, ale po wyczyszczeniu, tu mamy jednego Hellera 1819, wujek ładnie wyczyści. Tu jest jeszcze wujek monet jakąś tutaj trafił, ale jest tak zalepiona. Ale mówię, wyczyścić wujek te monety, czyścić, bo ostatnio widziałeś, co z tego czyszczenia wyszło. Tu jest kolejna taka, no takie czytelne, to jest ten Fenning, jedynka, jeden fenolek pruski. Tutaj, no i tutaj ta chyba moim zdaniem najpiękniejsza moneta dzisiejszego dnia. Zielona patyna, jeden Fenning najprawdopodobniej. No stan tej monety naprawdę jest przepiękny. Przepiękna jest ta moneta, bo ja ci powiem. Mm. Naprawdę, rzadko się trafia stara taka moneta w takim stanie, z taką patyną. Tym bardziej cieszy. No dobra, wujek, dla mnie wypad na plus. A dla ciebie? Na plus! I tym miłym akcentem podsumowując dzisiejszy wypad. Będziemy się z wami żegnać. Warto było tu wrócić, myślę, że warto było tak, tutaj wrócić. Tak. Czy my tu jeszcze wrócimy, wujek? Ja myślę, na razie przerwę robimy, bo mamy inne. Tu wrócimy. Rolnik powiedział, kukurydzę tu okosi, trochę pod tymi kablami będziemy szaleć, no ale damy radę. Nie będzie najgorzej, wyciszymy trochę te czułości, pozmieniamy, damy radę. No, i to by było na tyle. W następnym odcinku będzie kolejna miejscówka z zeszłego roku. Warto tam się też przejść, bo tam też fajne fanty wychodziły w zeszłym roku. Zostało to przeorane, wygładzone, także jest nadzieja, że coś jeszcze wpadnie. Dobra, koniec przeciągania, nawijania z komarami. Także jak wam się podobało, wiecie co macie zrobić. Łapeczkę do góry. Cały czas pamiętajcie, nowi widzowie, tej subskrypcji, naciśnięciu tego dzwoneczka, jak się film spodoba, się kanał spodoba. A my co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hejo. Hejo.